Cześć widzowie. Terminatorzy byli robotami, które opanowały świat, mając jedną świadomość Skynet, tworząc coraz to lepsze maszyny. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, który Terminator jest najmocniejszy. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Najsilniejszym pojedynczym Terminatorem jest T-Million, znany też jako T-Mech, będący ostatnią linią obrony Skynet, która sama jest tak jakby każdym Terminatorem na świecie, poza tymi zbuntowanymi, więc się nie liczy. A T-Million jest ogromnym robotem podobnym do pająka, wykonanym z polistopu mimetycznego, z którego zrobieni są najsilniejsi w armii Skynet, z czego chroni ją centralny rdzeń, więc musiał być najpotężniejszy ze wszystkich, skoro wszystko od niego zależało. T-Million jest najrzadszym Terminatorem, walczącym za pomocą ostrych odnóży, mogąc kamuflować się jako część ogromnego centralnego komputera Skynet i wychodzi dopiero kiedy komputer jest zagrożony, zaś najsilniejszym pojedynczym humanoidalnym Terminatorem jest model T-5000, który jest szalenie potężny, ponieważ posiada zdolność zarażania ludzi nanobotami, które wpływają na ludzkie DNA na poziomie komórkowym, przekształcając ich w Terminatorów T-3000, czyli jeden z najpotężniejszych Terminatorów, co mówi, że jeden T-5000 może stworzyć armię. Jego zdolności nie są do końca znane, ale powinien być lepszy od każdego innego humanoidalnego Terminatora, gdzie T-5000 najprawdopodobniej jest stworzony z miliardów nanobotów z polistopu mimetycznego albo i czegoś mocniejszego, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i może regenerować się z ogromną prędkością, mogąc nagle zniknąć, osłabiając na chwilę swoje połączenie magnetyczne i znowu się pojawić, przez co może przechodzić przez ciało stałe czy podróżować przez bardzo ciasne przestrzenie jak wentylacja. Daje mu to znacznie lepsze możliwości infiltracji, mogąc chodzić po suficie czy ścianach dzięki swojemu polu magnetycznemu, o ile podłoże jest zrobione z metalu, będąc odpornym na porażenia prądem, zaś jego umiejętności w walce również są niczego sobie, a jego siła jest jeszcze większa niż u T-3000, który mógł chwycić T-800 jedną ręką i rzucić nim na dużą odległość. I co więcej, T-5000 ma także ekstremalną szybkość i refleks, mogąc wyprowadzić wiele ciosów w mniej niż jedną sekundę. Może stworzyć broń ze swojego ciała, tworząc ostrza czy broń palną, oraz może przekształcać części ciała w rój ostrzy, będąc tak wytrzymałym, że pociski ciężkiego kalibru nic mu nie zrobią, a widząc błędy T-3000, Skynet najpewniej dała mu odporność na przetężenie silnym magnetyzmem, ponieważ ten problem miały T-3000 tymczasowo się wyłączając, a wielokrotne użycie rękawic magnetycznych na T-3000 go uszkodzi, więc śmiało można założyć, że T-5000 był na to odporny, ale reszta jego zdolności jest nieznana. Jeżeli chodzi o same armie, to najsilniejsi byli Rev-9 i T-800, ponieważ oba modele były najnowszymi wynalazkami w swoich czasach, siejąc spustoszenie, gdzie kiedy po raz pierwszy pojawiły się T-800, od razu zostały twarzą garnizonu Skynet i były to pierwsze twory tak dominujące, które przez jakiś czas były niepowstrzymane. I co więcej, jak na to, że to stary model, to miał wielki potencjał, ponieważ T-800 cały czas się rozwijał razem z przebiegiem wojny, w przeciwieństwie do innych modeli. Drugim liczniejszym modelem jest Rev-9, z racji na to, że jest zbudowany z endoszkieletu na bazie węgla, pokrytego zewnętrzną powłoką wykonaną z zaawansowanego polistopu mimetycznego na bazie węgla, posiadając zdolność rozdzielania się na dwie jednostki, dzięki czemu powodował ogromne zamieszanie, a także posiadał umiejętność naśladowania ludzkich emocji, potrafiąc nawet kłamać, co najlepiej pokazuje, jak przerażającą bronią jest Rev-9 i aby go zniszczyć, trzeba potężnego wybuchu i wrzucenia go do turbiny przemysłowej, a i to może nie wystarczyć. Podsumowując, najsilniejszym pojedynczym Terminatorem jest T-Million i T-5000, z których w walce 1 na 1 T-Million by wygrał, ale T-5000 mógłby stworzyć armię, zaś T-800 i Rev-9 zależnie od etapu wojny byli najsilniejsi w Legionie. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie o tej liście. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!